Szanowni Państwo, jestem Arif Iqbal, a oglądacie Państwo WNS News. Nasi dziennikarze dotarli do nowych fascynujących... Starki. A kuku, panie kruku. No a siema, Sparkinson. Siema. Starki. Ale się obżarłem i teraz brzuchol mnie boli, zaraz pęknę twarz ze łzami radości. No po co się tak obżerałeś? Starki. A bo jadłem obiad i jeszcze marchewkami się zapchałem. To co ci mama na obiad zrobiła?
tartarki. Ziemniaczki gmińsko mielone i gotowane marchewki takie małe, tarza się ze śmiechu. Takie małe. No to ładnie, ładnie. Ale se przekurwiłem. Starki. No pierwszy raz takie marchewki widziałem, jakieś takie miniaturowe. A to wiem. Tak, no takie do obiadu, to są takie w sam raz, nie? Muszę poszukać wejścia. Tutaj Starki, wejścia nie teraz pamiętam. Odpocząć i chyć do kompa twarz wystawiająca język i puszczająca oko. No spoko, jak chcesz, to możemy później jakąś troskę zrobić, czy coś, jakoś. Jak będziesz chciał. Starki, a od jutra trzeba wstawać na ósmą znużona twarz. Nightbot. No niestety. Zakazuje się omawianie innych wstek i ich kierowców, również zakazuje się reklamowanie firmy i również produktów lokalnych, niestosowanie się do zakazu skutkuje ZBANOWANIEM. No niestety. Taka jest kolej rzeczy, panie kolego. Starki. Tak zrobimy jak będziesz chciał, powiedz tylko jedno słowo i jestem. No dobra, spoko. Co jest, kurwa, nie mogę tu wejść. No już, dobra. Policja, co tu jest? Nightbot. Komendy do bota STEAM3, TS3. Starki, co ty się teleportowałeś? No teleportowałem się. Mogę wchodzić do zamku. Ukrytego. Gdzie tu jeszcze są? Gdzie tu jeszcze są? Tu jest. Jeszcze gdzieś? Wszystko. Starki. O matko, to ty się tak da zachmurzona twarz z otwartymi da się, ustami. Da się. Czy on tyle kasy, że kurwa nie wiem co z nią robić. Będę chyba samochody powoli kupował. Starki, daj mi twarz wystawiająca język i puszczająca oko. Da. No takie troszkę, bo czekaj.
222 tysiące. Muszę to zamek jeszcze znaleźć, bo on jest taki ukryty dosyć wysoko i tam trzeba się dosyć ostro wspinać. Tego nie chcemy. Nightbot. Zachowuj kulturę osobistą, nie obrażaj i nie ubliżaj moderatorom i właścicielowi live'a, jak i innym odwiedzającym. Obraza jakakolwiek może skutkować zbanowaniem. Starki. No to podziel się, nowego kompa bym sobie kupił. No, XD. Za taką kasę na pewno. Coś tu jeszcze muszę zrobić, tylko nie widzę co. A, weź tu na masz, dobra. Podłączam się. I szyfrujemy się. Sparki. I to jakiego tarza się ze śmiechu? No na pewno. No to będzie chujnia. Dobra, jest. Dobra, muszę zobaczyć, gdzie ten zamek był. Burna. Weź to. Takie trochę wysoko jest tu. Oczywiście to wszystko jest poza mapą, nie? Sparki. Wczoraj widziałem, że ten Freeze, ten youtuber, co go dzieci oglądają, kupił jakiegoś nie wiadomo jakiego superkomputera, gadał, że taki dokokszony. I co? A wczoraj dysk zaczął mu się topić. XD. Można i tak. Czekaj, gdzie to było? To gdzieś było tutaj. Gdzieś było tutaj chyba. Sparki, że po uruchomieniu komputera dysk osiągał temperaturę 100 stopni. O kurwa, no to nieźle. No to ładnie. 100 stopni. Czekaj, muszę się zaznaczyć na mapie, bo to gdzieś tutaj się wchodziło. Tylko muszę zejść. Stopni. Ach kurna. No wiesz co, to ja nawet chyba 70 nie mam. Ja nawet 70 nie mam. Starki. 2 terabajty filmów i się męczył z 10 godzin, żeby to uratować. Aha. No to nieźle. Tutaj też jest. Dobra. Czekajcie, jak ja tutaj wchodziłem, bo nie pamiętam. Jakoś tutaj po reklamach schodziłem chyba. A tutaj jest zejście, dobra. Ale się wypier... Dobra, jest uratowany. I tak samo nalatać tutaj. Zdobywać różnego rodzaju możliwości. To jest na górze, tak? Dobra. Gdzieś tu ktoś coś strzela? No zacznę sam... Parki. No i się zje. Sunął. XD. Dobra, sunął się, nie? Gdzie tu się... Tutaj się gdzieś wchodziło. Gdzieś to było główne wejście, a nie pamiętam dokładnie. Będę teraz celował trochę. Nie no, możliwości tutaj jest od i trochę. Dobra.
ale to nie jest ten budynek. Kurde. Starki. Jeszcze tak 10 minut poleżę i już odciąży się na brzuszku, tarza się ze śmiechu. No, później będzie kibelek jeszcze grany, nie? Dolny poziom, nie chcę dolnego poziomu. Kurde, szukam tego wejścia do tego budynku. Nightbot. Zakazuje się omawianie innych wsek i ich kierowców, również zakazuje się reklamowanie firmy i również produktów lokalnych. Niestosowanie się do zakazu skutkuje ZBANOWANIEM. Gdzie ja tu jestem? No dobrze jestem. Chyba, że mi się budynki pojebały, ale chyba nie. A nie, to jest tu! Tu jest ten tower. Arasaki, no to jest tu. Sparki. Tu się muszę tepnąć. A ty już jadłeś obiadek? No oczywiście, nawet śniadanie. Czyli tutaj muszę ten... A, tu jest, dobra. Gdzieś tu jest, dobra. Gdzieś tu jest, gdzieś tu jest, gdzieś tu jest, gdzie tu jest. Tutaj. A może by tak? Do śniadania jadę, panie kolego. Dobra, szybka podróż. Nawet kawkę już piję. Dobra. Arasaki. Arasaka Tower. To jest tu. To było Arasaka Tower. Ja dobrze pamiętam. Tam to jest to. Sparki. Ja siadania nie jadłem, bo spałem uśmiechnięta twarz w okularach przeciwsłonecznych. Obudziłem się o 12 i na obiadek od razu. A, no to widzisz. Dobra, idę jeszcze przedmioty sprzedać. Zaraz ci zobaczysz, ile kasy. Jak kasa się zdobywa? W bardzo szybki sposób. No to jedziemy. Sparki. Bo matula na popołudnie do pracy i wcześniej obiad. A. Tak, o. Nie, to mamy. Starki, ale siekasz. No mówię, no to jest kurwa. Te miecze to jest. Tu jest, dobra. Teraz zobaczę, jak łatwo kasę zdobyć, bardzo szybko. Starki, a w kuchni też tak siekasz? Tak. XD. 20 tysięcy, pyk. I wpadło 20 tysięcy. Trochę się namęczyłem z tym, żeby to zdobyć. No i kupiłem za 25. Sprzedałem za 20 tysięcy, a kupiłem za 25. Interes życia. No schemat, dobra, przyda się. Dobra. I już wiem, o co chodzi za bonika. Uruchomiłam moje kontakty. Dawny znajomy kojarzył Graysona i trochę poszperał dla mnie. Sprawdził Erbunika. To część doków kontrolowana przez Maelstrom. Znalazłaś Graysona? Naprawdę ma jakiś kontakt ze Smasherem? Padnij po mnie do Afterlife. Wszystko ci opowiem. Okej. Okay. Sparki. Przecież to się nie opłaca. 5000 straty. No, sprzedałem za 20 tysięcy, a kupiłem za 25.
Sparki. No to jesteś w plecy. Sparki, jak jestem w plecy, skoro sprzedałem za 20 tysięcy, tak? Czyli dostałem te 20 tysięcy, a kupiłem, odkupiłem za 25 dolarów. Zarobiłem 20, a kupiłem za 5. No to gdzie jestem w plecy? Sparki. A, 25 dolarów, a nie tysięcy, no to zmienia postać rzeczy. No właśnie o tym mówiłem. Demon. Siema, tylko gold. No siema, demon, siema. Sparki. Bo myślałem, że kupiłeś za 25 tysięcy, a sprzedałeś za 20 tysięcy. Nie. Ja sprzedaję. Za 4 tysiące za sztukę, tak? No, więc sprzedałem 20 tysięcy za 20 tysięcy, za 20 tysięcy, a kupiłem za 25 dolców. Demon. Miłej giery życzę! A dzięki, demon. Sparki. Interes życia. Demon. Ja u ciebie jestem i robię odzgry. No spoko. Nightbot. Można wpłacać donaty na stronę https://tplay.pl/goldscorpion. Nightbot. Zakazuje się omawianie innych wsek i ich kierowców, również zakazuje się reklamowanie firmy i również produktów lokalnych, niestosowanie się do zakazu skutkuje ZBANOWANIEM. Sparki. Zaraz wracam. No spoko.
Nightbot. Komendy do bota STEAM3. TS3. Kinowski. Witam. A siema Kinowski, siema, siema.
gdzie planuję do Arasaka Tower wejść. Co oczywiście zaraz mi się uda. Wujek Spet. Cześć Gold, machająca dłoń. O, siema, siema. Wujek Spet. Co tam u ciebie? A nie, właśnie próbuję wejść do Arasaka Tower. Wujek Spet. No właśnie widzę cały czas cyberpunk, teraz pykasz hehe. Wujek Spet. Trochę wciągła cię ta gra twarz wystawiająca język.
się dobrze stanie, to on powinien zejść po lewej stronie, nie po prawej. No, prawie się udało.
Sparki. Jestem. No spoko. Miłosz TRUCKER. Dzień dobry. No siema Miłosz, siema. Sparki. A co ty tak posmutniałeś? Stęskniłeś się za mną czy jak? XD. To co, że ja? Sparki. Sparki. No że ty. To nie. Wydaje ci się. Sparki, co ty teraz kombinujesz? Chcę wejść do Arasaka Tower, ale nie mam samochodu, żeby tam mi się otworzyły te wrota. Tutaj chcę wejść. A tu są zamknięte. No. Bo tylko z samochodem się tutaj da, bo motorem niekoniecznie. Arasaka Tower to tam, gdzie zaczynasz grę w sumie. Mając samochód tutaj, to jak wychodzisz z samochodu, to tutaj ci się otwiera i przechodzisz. Ale to musisz mieć auto.
Arek Marszałkiewicz. Siema! No siema, Arek, siema. Arek Marszałkiewicz. Co ty wyprawiasz? Próbuję wejść do Arasaka Tower. Jest taki bug, że jest to możliwe. Miłosz TRUCKER. Kiedy ac? Nie wiem, może dzisiaj zobaczymy. Miłosz TRUCKER. Miłosz TRUCKER. Sparki. Będzie to będzie. Oliwia Jakuźwiak. Hej. No hej, hej. Sparki. Witaj. Oliwia Jakuźwiak. Nie tu. Wiem, że nie tu, tylko że tam nie mam auta i nie mogę go sprowadzić. Oliwia Jakuźwiak. A spoko. Oliwia Jakuźwiak.
Hej, Sparki. Nightbot. Komendy do bota STEAM3. TS3. No, prawie się udaje. Sparki. Jakaś aktualizacja do ATS myśląca twarz. Aha. Nightbot. Można wpłacać donaty na stronę https://tplay.pl/goldscorpion. Nightbot. Zakazuje się omawianie innych wsek i ich kierowców, również zakazuje się reklamowanie firmy i również produktów lokalnych, niestosowanie się do zakazu skutkuje ZBANOWANIEM.
Kurwa, kręci się jak... Parki. Powstrzymam się z komentarzem, tarza się ze śmiechu. Najlepiej, nie? A wiesz, jak to jest? Się ślizga gówno? Nawet nie wiesz. Się wejść do tego Arasaka Tower. No chciałbym, bo tam jest... Starki, co jest? Bo nie dosłyszałem. Nie jest już Starki. Dobra, buję się. Muszę tutaj, o, dobra, dojadę tam. Dojadę tam. A tu żeby... A tutaj, dobra. I teraz muszę się do wody dostać. Do wody. Dobra. Zostawiam go tutaj w pizdu. Idę. Czekajcie, bo muszę teraz... Teraz co? A, bo i tak muszę... No, wpaść do wody. Tak i tak. Czekajcie, to było tutaj czy nie tu? Bo tam jakieś ćwoki stoją. Starki. No gamoń, to gamoń. Gamoń to gamoń, sami ktoś gamoń. Mieszkaniec, to niech sobie będzie mieszkaniec. Teraz muszę się do wody dostać. No tu jeszcze są te buraki. No jak nie będę ruszał na razie. No i tak nie mam... A nie mogę naruszyć. No właśnie. Pakowanie mam wyłączone. Mam złe oko zamontowane. Dupa. Sparki. Ale nie takim jak ty, twarz delektująca się pysznym jedzeniem, twarz wystawiająca język. No śmieszne. Śmieszne to ty jesteś, czekaj. Ja tutaj kurwa wjeżdżałem, bo już mi się po 1 maja. Dobra, muszę zobaczyć, gdzie ja tutaj jestem w ogóle. Nie, trochę odjechałem, halo, wróć. Jedź, barani, lubię. Kurwa. Zaraz będą we mnie strzelać, albo nie, dobra. Mam złe oko zamontowane i nie mogę hakować, i to jest wkurwające właśnie. A tutaj to już nie wjadę, czekajcie, gdzie jest to woda, gdzie ja tutaj, tam wchodziłem, dobra. Maska odleciała, jest ok. Jak maska odleciała, to już jest ok. Dobra, tutaj go zostawiam. Sprzedam jeszcze tam drzazgi, co by kasa przybyła. O, coś się zbugowało mi to. Sprzedam drzazgi. Mam nadzieję, że będzie miał kasę. O chuja, nie ma kasy. No to nie ma, to nie ma. Dobra, trudno. Ile tam kasy mi zostało w ogóle? Jeszcze sporo. Dobra. Idziemy. Spróbuj wejść do tego Arasaka Tower. Bo tam jest fajna... Fajne rzeczy są.
Szkoda, że nie można tutaj tych statków takich ala kosmicznych, nie? O. Śmiecie tutaj są ostre, co? Sparki. No. No nie ma tutaj tych takich statków ala kosmicznych, takie wiesz, co by sobie wsiadł, poleciał do góry i... I hulaj dusza. Nawet tutaj nie ma żadnych motorówek ani nic, nie? Trochę wkurwiające to jest właśnie, bo fajnie by było, jakby były jakieś takie statki typu motorówki, typu kurwa właśnie jakieś takie latające. Staniemy tam i zobaczymy, Starki, czy mi się uda. Tylko samochody i motoły. No motory, ja motory. Dobra, spróbujemy tutaj się coś... Spróbujemy z tym... No kurde, no chciałbym tutaj wejść. Chciałbym tutaj wejść, powiem wam szczerze. Ja poproszę auto. Jest auto, o. Się zbugowało i motor, i auto. Kurwa, dwa naraz. Dobra, spróbujemy, wejdziemy może. Może się uda wejść, kurna. Trochę łażenia i tak tam jest. Trzeba się dobrze teraz ustawić. Jest. Jestem. Dobry. Majonez kielecki. Siema. Cześć. Siema, siema. No i jestem, wlazłem, udało się. Wlazłem do rasa, tylko mówiłem, że trzeba samochód wziąć, kurę, a i tam od razu się wlezie. Teraz to już będzie pikuś. No, wszystko jest powyłączane, ale to nic, bo to nam nie przeszkadza w sumie. Co mnie tu widzi? No, już mnie nie widzi. Okej. Tu się nie da wejść oczywiście, tutaj, nie? Dobra, idziemy. No tu jeszcze... Jeszcze leży jakiś niedobitek. Czekajcie, tutaj było? Nie, tu. Jeszcze można, mogę jeszcze zbierać różnego rodzaju rzeczy, których nie wziąłem wcześniej. Jest winda, dobra, super, mega. Sala, okej. Okay. Ja sobie fajkę skręcę przy okazji. Dobra, czekajcie, ja sobie fajkę skręcę. Trochę tu łażenia jest, do góry. No dopiero wjechałem, dobra. Dobra, jeszcze chwilę i skręcę sobie fajkę do końca. I spinamy się do góry. Zamknięte. Ja muszę zobaczyć. Już nie pamiętam tak mniej więcej, gdzie tu się chodziło. Gdzie tu się wchodziło do tego. To jest wszystko to, co było na samym początku. Oczywiście tutaj wrogów nie będzie, no bo to już wszystko pozabijane jest. Dobra, jest...
Weź windę. Dobra, windę się. No i nie mam, kurde. Zaczęły się ja robić, bo nie mam jak ją otworzyć. No nie wiem, czy gdzieś na zewnątrz się nie wychodziło. A, muszę znaleźć schody, dobra, schody, czekajcie, gdzieś tu były schody. Gdzieś tu były schody. O, jest, chyba to. Dobra, kasiora. Ja sobie wszystko zbieram. Raz go. No i mamy schody chyba. Zaraz, żebym się nie poplątał trochę. Się poplątałem nawet już. Kiepsko. No i dobra. Kasiora znowu wpadła. Jestem tutaj. Muszę na te schody jakieś tam wejść, to wiem, ale gdzie to było, to kurde nie pamiętam. Bez schody, kurde, gdzieś. Gdzieś się przechodziło, kurde, na te schody. Gdzie to były te schody, kurde? Pamiętam tych schodów. Jest, dobra. Tu. I teraz było... Nie tu, jeszcze gdzieś indziej. Chyba w te drzwi się wchodziło. Ale nie jestem pewny. Tak jest. Dobrze jest, już jest dobrze, już jesteśmy blisko. Albo nie jesteśmy blisko. Co mnie tu podgląda? To jeszcze nie te schody. Kurna, gdzie to? Wiem, że gdzieś tam się tutaj wchodziło jeszcze, ale... Chyba, że ja coś pokręciłem. Wiem, że jakoś tutaj na górę. Dobra, jest. A, spadłem? Nie. Właśnie. No i spadłem. A tu jest, dobra. Tu jest.
się tu wejść, niemożliwe. Podnoś się, chamie. O kurwa, że tak brzydko powiem. Nie pamiętam, jak on tutaj, kurde. Gdzie tu jestem? A, tu. Chyba. Prawie. Dobra, ja tutaj zapiszę. Mogę zapisać? Mogę zapisać. Piknie. Teraz może zrobię korekta. Może będę lepiej widział. Spadłem. No, ciężko jest tutaj trafić w te chmury. Ale nie chciałbym się spierdolić. A właśnie to zrobiłem. Teraz muszę zobaczyć, jak to było w ogóle. Muszę zobaczyć, jak to było. Na gdzie ten filmik jest? Ja to pamiętam. W historii, o. Jest dobra. Daj.
I teraz z powrotem przez tą kratę. Ja tutaj miałem małe problemy, mnie lekko poobijało. No, ale myślę, że nie będzie coś niesamowitego. Możecie oczywiście ją zmodyfikować, jeśli chcecie. Ogólnie polecam. Po ulepszeniu na legendarny będzie bardzo ciekawy. Ogólnie go nie testowałem, tylko tu strzeliłem kilka razy. Jest tu też... Ogólnie go nie testowałem. No podejrzewam, że... Tutaj idąc dalej znajdujemy jakiś płaszcz. Możliwe, że też to jest płaszcz samego Jorinkai. Maski chyba jedną czytałem, albo dwie, wracając po prostu. Zobaczymy, jak to wejść. Tutaj wygląda w tym naprawdę nieźle. Idziemy po schodkach tutaj do góry. Wygląda to podobnie, będę przymierzać później to. No, żeńska. A, on by inaczej wchodził. Naprawdę nieźle. Przymierzać później to. Jorin dokładnie. Dość ciekawie wygląda. Idąc do góry, teraz tutaj idziemy po schodkach. I zaraz zobaczymy ubrania Jorinobu. To nie jest płaszcz. Razy może. Miejsce. I teraz tak, wchodzimy do miejsca, do którego przy prologu tutaj wpadliśmy razem z Jackie Wellsem. Musimy się wspiąć tutaj do góry po tych wentylacjach i przebić się przez te kraty. Tutaj nie będzie żadnego problemu z tym. Po prostu używamy podwójnych skoków i wchodzimy. I musimy udać się tam do góry, do naszego apartamentu. Jeśli ktoś ma tutaj słabą widoczność, nie wiem, albo światło... A, dobra, już wiem. Co jest? Muszę sobie zmienić czas. A niestety to gdzie jest? Czepienie. Mapa chyba. Urna. Muszę jeszcze raz zobaczyć. Kraty. Tutaj nie będzie żadnego problemu z tym. Po prostu używamy, nie będzie żadnego tutaj do góry. I teraz tak, wchodzimy do miejsca, do którego przy prologu tutaj wpadliśmy razem z Jackie Wellsem. Musimy się wspiąć tutaj do góry po tych wentylacjach i przebić się przez te kraty. Tutaj nie będzie żadnego problemu z tym. Po prostu używamy podwójnych skoków. Wchodzimy i musimy udać się tam do góry, do naszego apartamentu. Jeśli ktoś ma tutaj słabą...
teraz mogę tutaj pobawić się trochę. No i dobra, teraz powinno być ok. Weź się tam dostań na górę. Nie jest taki hopsiup, jakby się wydawało. Zabawy jest. Tam musimy się dostać. Jakoś. Kropi błędów. O! O kurna. Taki hopsiuk, jakby się wydawało. Spróbuję stąd jeszcze. Kurczaki. No. Trochę się pomęczę, mi widzę, ale może za którymś razem się wreszcie uda. No dobra, spróbuję jeszcze tutaj połowić, może tutaj coś znajdę. Teraz nie mogę wejść z powrotem. Chyba czuję, że chyba będę musiał spaść jednak tutaj. Dobra. Trudno. Ale jeszcze tutaj parzę. Tam jeszcze parę rzeczy jest do zebrania. Mm-hmm.
Radios gra. Gdzieś tu był ten główny. Muszę go teraz znaleźć. To było tu 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 tu. Naładowało się, skok się naładował. Tak, gdzie to się wchodziło? Aha, dobra, tu na dół bym zjechał. Ja nie chcę na dół zjechać. Zbierać parę rzeczy, może się coś jeszcze przejada tutaj. Tu byłem. Gdzieś ta główna sala. Co tam się działo? Jakieś dziwne dźwięki. I tam jakbym nie mógł przejść? Chyba niekoniecznie. Jest ten główny pokój, kurde. Nie pamiętam, gdzie jest ten główny pokój tego całego Arasaki. Sparki, dojdziesz tam kiedyś? XD. Tak, właśnie dojdę. Próbuję tam dojść. Ała. Thank you.
No i właśnie spadłem. Dobra, jeszcze raz muszę wejść. Skurwa. Trochę zabawy tutaj jest, no niestety. A dobra. No i tak jeszcze w jedno wejście, miejscu nie byłem jeszcze, ale trudno się mówi. Już nie chcę się tam iść, zbytnio szukać tego. No. Dobra. Już tak, i tak na górze. Dobra, jestem. Dobra. A teraz muszę tutaj na górę wejść. Tam na górę. Co to? O kurwa. Co to? Co to było? Co to się stało? Gra mi się zbugowała. Ale jaja. Dobra, na szczęście miałem zapis. Sparki. XD. Sparki. No. Odbiłeś się. Możliwe. No i teraz muszę się tutaj wdrapać. Dobra, ekwipunek. Wczepy. Nogi, a tutaj nie przejdę. Kurde, nie pamiętam. Więcej szczepów tutaj nie ma, tak? Dobra. Może tak coś spróbujemy zdziałać tutaj. Dobra. No to co? No czemu... To weź kurna, bo... O, no właśnie. Czekajcie, z niższego może wejdę. Może się tam uchwycę jakoś. No właśnie. Nie bardzo. Zobaczę, jak on tutaj, jak ten gość tutaj wchodzi. Widoczność, nie wiem, albo światło mu świeci za bardzo, czy coś. Wystarczy po prostu cofnąć czas, czy przewinąć do przodu. Tu mi się zrobiło coś takiego, nie wiem czemu. On tu zaraz się naprawi i lecimy dalej. Dobra, zobaczymy zaraz, jak on tutaj wskakuje, w którym miejscu skakuje. O, w tym samym co ja. Teraz na daszek. Nie powinno być żadnego problemu z tego daszku. No właśnie, nie powinno być problemu, a problem jest. Kurna, no. Nie mogę szczepów nawet zmienić. Co jest najgorsze ogólnie. Tego i tak jeszcze nie mogę nic zrobić z tym. Ulepszenie, ale tutaj szczepu nie zmienię. Postać tutaj też nie zmienię. Ekwipunek, ale to ekwipunek to co mi tam? Plecak. Zobaczymy co mam w plecaku. Czy mam szczepy jakieś?
Ale to szczepu to i tak nie zmienię. Trochę tych rzeczy mam. Kurna no. Taki złocisty? Czemu nie? Czekajcie chwilę, bo ktoś mi tutaj pisał coś. No nie, myślałem, ale to nie. Źle myślałem. 104, 90. O kurde, jak... Dobra, nieważne. No będzie ciężko tam wskoczyć, no. Bez niczego. Ciężko. A, jeszcze spadłem. A, prawie. A, kurna. Męczarnia, no po prostu męczarnia. A tutaj też znowu nie skoczę tam. Nie sięgnę nawet. A może z tamtego spróbujemy? Tak to skacze, kurde, jak nie wiem co, nie? O. A spróbuję normalnie skoczyć. Też nie. Ciężko będzie. Bardzo ciężko. Ajej, se nie wezmę, kurde, no. Chciałbym to wziąć, bo tam trzeba na samą górę wejść. Na samą tam. Podwójne drzwi. Tu nie mam jednego szczepu. Prawdopodobnie szczepy. Nogi, ręce. O. To mi trochę tak... To mi trochę przeszkadza, bo mając te szczepy, to może i bym tutaj się chwycił jakoś, a nie mam jak, kurde, no. Tak jakby chciał tam skoczyć, ale nie może, nie? A może pod innym kątem spróbujemy. Może tutaj się złapie jakoś rogu. Chociaż kurde złapać się tutaj w rogu. Żeby się rogu złapać chociaż.
chyba se daruję. Nie ma co. Chyba sadoruję. No szkoda, bo katana bym miał za free fajną. Ona ma tam chyba 1200 HP. Jeszcze raz spróbuję po takim on to kątem robi. Wiemy. Nie powinno być żadnego problemu. No niby raz podskakuje i kurde się wspina tutaj. Jest, wreszcie się kurwa udało. Dobra, zapiszę sobie. Zapiszę sobie. Teraz trzeba się tutaj wspiąć. Albo z tego może? Kurna no. Teraz to ja będę się pierdolił z tym. Z tego daszku wskakujemy właśnie w to miejsce. No, w tym miejscu. W to miejsce, z innego miejsca nie uda nam się tam skoczyć, bo będzie za wysoko po prostu. Aha. No i właśnie. Propi błędów trzeba się. Prawie. Jesteśmy. Bingo. Aha. Czyli jakbym to już wziął? Naprawdę? Bez jaj. Tyle męczarni i co? No dobra, ale na dachu nie byłem. Powinna być katana. Jest coś.
Ale katany kurwa brak. Może ją wcześniej wziąłem. No czas tam się zmienia. Starki. Brawo ty, XD. Nie, kurwa. Nie, ale mówię, skoro nie ma katany, to musiałem ją stąd wziąć wcześniej. A tam na górę się da wejść? Ciekawe. Starki. Męczył się, męczył i dupa. Parza się ze śmiechu. Nie, ale to jest... nawet patrz, no. Katana, jest tutaj, mam tą katanę, o, za 1000, nie? Znaczy katana, to jest taki ten, maczeta, nie? A katany mam, o. A nawet jeśli, jeśli nawet. Dobra, jeszcze coś chciałem. Tutaj mamy te nowe rzeczy. Bardzo rzadkie. Jakieś to takie nijakie. Co to za jakieś... To jest chyba ten cały płaszcz, kurwa. No ale to słabe jest ogólnie. Zwiększa udziwka, tu mam, proszę. Niby słabsze, no ale jednak. Legendarne. Większe możliwości. Tu jakieś spodnie zdobyłem. No, proszę bardzo, już lepiej. Co tu jeszcze mamy? No to raczej tego nie będę zdejmował. Nawet mało kosztuje. Dobra, co my tu mamy? To nie. Ale jakieś nowe bronie gdzieś coś mam. Ta. No i co? No i teraz tak, wytwarzanie na przykład, o, i tu mogę sobie zrobić taką katanę, tylko że jakoś jej nie mogę, dlatego że muszę bardziej rozbudować postać. No i to samo jest. Niewystarczający atut mistrza. Zobaczymy tego mistrza. Tutaj coś mogę otworzyć? O, nie mogę nic zrobić. A, bo tu jest 7, dobra. Starki. Dobra, ja uciekam. Trzymaj się i jakby co to wiesz, gdzie mnie szukać, twarz wystawiająca język. No spoczko. Dobra, teraz musiałbym stąd zejść jakoś, nie? Naprawdę?
mega fajnie. Męczył, aż pomęczył, tak? Kurwa. Auć. No podnoś się. No, aż trzeba stąd zjechać w ogóle teraz. Gdzie to była winda? Gdzieś tam. Nie, na pewno nie tu. Gdzie ta cholerna winda teraz? No mega fajnie, tylko że kurna. Dałoby się teraz stąd uciec. Dobra, czekajcie, na razie to kończę, później się